bukiet jest wiosenny, tak dzisiejsze słońce, dzisiejsze niebo. Zaczęła się piękna wiosna, więc dlaczego by nie udekorować domu takim pięknym bukietem? Cześć, jestem Magda Skowrońska. Przyszłam dzisiaj do Cooking Challenge, żeby promować zdrowy tryb odżywiania, który od zawsze mnie interesował. Dzisiaj zrobię dla Was bukiet warzywny. Zapraszam! Wiele osób mówi, że zdrowe odżywianie jest drogie. To nie jest prawda. Dzisiaj zrobimy sok marchewkowo-pietruszkowy. Do tego będą nam potrzebne marchewki, pietruszka, sok cytryny oraz woda. Taki sok jest zrobić bardzo łatwo. Ja trenuję bieganie długodystansowe i nie mam zbyt dużo czasu na przygotowywanie posiłków, dlatego taki sposób przygotowania posiłków jest dla mnie bardzo fajny i bardzo szybki i bardzo prosty. Zdrowo odżywiać zaczęłam się około 3 lata temu. Wcześniej dużo mojej diety stanowiły chipsy, słodycze. Sprawiały, że źle się czułam, nie miałam koncentracji, a moja kondycja była bardzo słaba. Od kiedy zaczęłam odżywiać się tak, jak dzisiaj pokazuję, czuję się lepiej, wyglądam lepiej, więc same plusy, dlaczego nie zacząć? Po soku z marchwi i pietruszki przyszła pora na bukiet warzywny. Ja często gotuję sama dla siebie. Nie lubię jeść w innych miejscach, ponieważ nie wiem, jak takie jedzenie zostało przygotowane. Szczególnie unikam fast foodów, które niestety zawierają bardzo dużo tłuszczu, szczególnie tłuszczów nasyconych, które są bardzo szkodliwe, powodują miażdżyce i inne choroby układu krwionośnego. Bukiet jest wiosenny, tak jak dzisiejsze słońce, dzisiejsze niebo. Zaczęła się piękna wiosna, więc dlaczego by nie udekorować domu takim pięknym bukietem? Są tłuszcze także zdrowe. Jednym z nich jest awokado, które jest bardzo zdrowym tłuszczem, nie powinniśmy go unikać. Zajmiemy się moim ulubionym elementem kuchni, podkręcającym metabolizm, czyli papryczkami chili. Spróbuję trochę, jak mi wyszło. Pyszne i ostre. W przyszłości chciałabym bardzo przebiec maraton. Żeby przebiec taki maraton, należy się odpowiednio odżywiać, więc dzisiaj, żeby dopełnić nasz posiłek, zrobimy koktajl jogurtowy. Musimy zblendować nasz koktajl. Tak oto stworzyliśmy nasz pyszny fit posiłek, na który składają się sok marchewkowy, koktajl oraz guacamole. Także stworzyliśmy bukiet, którym możemy przyozdobić nasz wiosenny stół. Dziękuję za możliwość udziału w tym programie Cooking Challenge. Nominuję także moją mamę, żeby stworzyła pyszny fit deser. Dziękuję za uwagę. Smacznego!